dużo mówić o tym, bo to długo trwało. Prawie 3,5 roku. Mogę powiedzieć, że miałem taki sen nowej placówki w Wieruszowie, widząc, jak powstają nowe placówki, na przykład w Bełchatowie, w Rawie Mazowieckiej, w Opocznie. I kiedyś na spotkaniu kierowników w Łodzi, na naradzie, zapytałem pana dyrektora, czy mogę się rozejrzeć tutaj po Wieruszowie, ewentualnie, gdyby można. Oczywiście pan dyrektor powiedział, że to nie było kompetencje, tylko centrali, ale dostałem zielone światło. No i zacząłem szukać. Długo to trwało, prawie 2,5 roku. W tym czasie odwiedziłem wiele razy pana burmistrza Rafała Przybyła i starostę pana Stefana Pietrasa. Bardzo im dziękuję. Wielka szaboba dla was za otwarte drzwi dla mnie. Zawsze przychodziłem ciepło. Wiele wariantów było brane pod uwagę. Trwało to prawie 2,5 roku. Nawet sam zwątpiłem, że się uda to takie coś. Wielu ludzi też to mówiło, że nie ma szans, że to po co to chodzisz i tak nie załatwisz. Ale minęło 2,5 roku, zadzwonił do mnie pan starosta, że jest taka możliwość, że powiat chce to sprzedać. To był kiedyś, jak państwo wiecie, nadzór budowlany. No i po negocjacjach, które doprowadziłem do rozmów między centralą, oddziałem, starostą i tak dalej, panem burmistrzem Rafałem Przybyłem, doszło do kupna, tak mówię w skrócie, bo to trwało długo, długie były rozmowy. No i rok temu, żeśmy podjęli pierwszy etap tutaj tego remontu, bo był remont i budowa. Co znaczy remont? Remont to znaczy ten budynek jest jaki jest, tylko po remoncie kapitalnym. Natomiast do tego doszło jeszcze pompy ciepła, fotowoltaika, czyli jest to budynek samowystarczalny, ekologiczny i garaż ze stacją ładowania na samochód elektryczny. I cały plac też okalający. I tutaj cały plac, dlatego przyszłych klientów, rolników, petentów zapraszam do nową placówkę. Planowany jest 15 kwietnia, było kilka dat, ale jedno było to, że doszły dodatkowe prace, między innymi sufity doszły, które nie były ujęte w planie remontu. No to też poszło półtora miesiąca. Potem odbiór. Ten budynek już stoi 2 miesiące, ale procedura odbioru, jak państwo wiecie, trwa bardzo długo, prawie 2 miesiące i tak krótko, poprzez kominiarzy, straż, sanepid, komunalka, nadzór i tak dalej, mnóstwo chodzenia. Mała głowa. Wiemy też, że wojewódzki oddział KRUS-u tutaj przymierzał takie archiwum wojewódzkie, tak, które miałoby powstać jako za ścianą tego budynku. Czy to jest cały czas procedowane, czy to jest w planach, jak to wygląda? Tak, to jest właśnie drugi etap, to jest budowa, bo to był remont, jak mówiłem następnie, a drugi etap jest budowa. To jest z tyłu, ta działka ma 38 metrów, dlatego zakup tej działki podjęła centra tylko dlatego, że oddział łódzki od kilkunastu lat szuka miejsca na nowe archiwum. Mamy to obecnie w Zgierzu zapełnione i te placówki, które wcześniej mówiłem, które powstawały, był zakup działki tylko pod budynek KRUS-u. Nie było możliwości większej działki. Natomiast ta działka ma 38 arów. Za bardzo nie chcieli z początku, że dlaczego Wieruszowie, a nie wyszło w Zgierzu, w Kutnie, blisko Łodzi, a na końcu województwo w Wieruszowie. Ale centrala podjęła decyzję, żeby mać Wieruszowie i to jest drugi etap budowy. Natomiast czy będzie budowane, no to już wiadomo od władz centralnych. Władza się zmieniła, mamy nowego prezesa, jak już wiem. Nie wiem, co będzie tutaj w oddziale. No ale tak przewidywane. Ale co jest ważne, że gdy zapraszam rolników i petentów do nowej placówki, mamy swój parking, czyli nie parkujemy na ulicy, żeby nie przeszkadzać w ruchu drogowym czy pieszym. Wjeżdżamy do środka, przez bramę jest to parking na 15 samochodów. Nie musimy się nigdzie. Naprzeciwko mamy PZU, biuro pracy, a chciałem powiedzieć, że sama fotowoltaika dzięki moim namowom i moim chodzeniem nie ma 5 kW ani 10, tylko 20 kW, czyli mamy swoje ogrzewanie prądowe. Możemy nawet użyczyć prądu PZU czy biuro pracy, bo mamy większą moc fotowoltaiki.